Za kilka chwil będziemy uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Karola Olszewskiego, absolwenta gimnazjum w Tarnowie z 1866 roku, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tablica ufundowana została przez jego magnificencję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora doktora habilitowanego Karola Musioła. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest nasz absolwent z 1958 roku, profesor doktor habilitowany Andrzej Szytuła, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkoła na moją komendę. Baczność na prawo, patrz, poczet sztandarowy, wprowadzić sztandar. Baczność, gaudeamus. Gaudeamus igiturium et estum sumus. Gaudeamus igiturium et estum sumus. Posibunda juventutem, post molestam senectutem, nos habemit humus. Nos habemit humus. Baczność, spocznij. Witam wszystkich serdecznie na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Karola Olszewskiego, absolwenta gimnazjum w Tarnowie z 1866 roku, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałbym serdecznie powitać fundatora i współorganizatora dzisiejszej uroczystości, jego magnificencję, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora doktora habilitowanego Karola Musioła. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa doktora Wiesława Lechowicza, absolwenta pierwszego liceum. Cieszę się, że tak zacne grono osób przybyło w dniu dzisiejszym w mury najstarszej tarnowskiej szkoły, jednej z 10 najstarszych szkół w Polsce, aby razem z nami świętować bardzo ważny moment w historii naszej szkoły. Dzięki zainteresowaniom pana profesora Szytuły odkrywamy dla pierwszego liceum na nowo i myślę, że dla Tarnowa postać Karola Olszewskiego, który dołącza tym samym do panteonu wielkich absolwentów i uczniów naszej szkoły. Patrona Kazimierza Brodzińskiego, Józefa Szujskiego, Romana Brandstettera, Jana Bielatowicza, Mieczysława Jastruna, Stefana Jaracza czy Tadeusza Nowaka. Przeżywamy właśnie szczególną chwilę. Patrzę na wasze twarze, a wy patrzycie na zdjęcia tych, którzy mury tej szkoły opuścili już dawno. Za chwilę odsłonięta będzie tablica, na której będzie można zobaczyć portret jeszcze jednego ważnego absolwenta murów tej szkoły. Ale jestem przekonana, że ta chwila to chwila refleksji dla każdego z nas. Patrzymy na jego twarz, widzimy go, a jednocześnie jakby przez chwilę nie myślimy o nim jako człowieku, tylko o postaci historycznej. Był, żył, zrobił, odkrył, dokonał czegoś ważnego. Ale tak naprawdę był to zwyczajny człowiek, taki, który interesował się na przykład kolarstwem. Interesował się tym, czym pewnie każdy z was na co dzień się interesuje. A więc spójrzcie na twarz dzisiejszego bohatera dnia. Spójrzcie na twarze tych, których na szkolnych korytarzach postawy widać i bierzcie z nich przykład. Bo to oni pokazali, że dostać talent to mało. Trzeba ten talent pomnażać i z tego talentu uczynić swoje życie. Tego serca w tym uroczystym dniu dla każdego z was i wszystkich tu obecnych życzę. Proszę o zabranie głosu Jego Magnificencję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
profesora doktora habilitowanego Karola Musioła. Przyjechałem podziękować wam za Karola Olszewskiego. Przyjechałem podziękować za wielu innych wspaniałych absolwentów tej szkoły, którzy uświetnili Uniwersytet Jagielloński. Przyszedłem podziękować za przyjaciół, z którymi miałem zaszczyt studiować. Patrzę tu na mojego przyjaciela, tatka Sypka. Tak, to były piękne czasy, prawda, panie profesorze? Przyjechałem do was, żeby wam powiedzieć, że nie macie wyjścia. Wy już jesteście tą grupą młodych Polaków, która musi się uczyć. I niech nikt nie myśli, że jak nie śpiewał dzisiaj Gaudeamus Igitur, tylko chór, to was to ominie. Nie ominie was, bo ominąć nie może. Wy, tak jak pani dyrektor powiedziała, możecie wiele zrobić dla siebie, ale i dla Małopolski, i dla Tarnowa, z czego pan burmistrz się bardzo ucieszy, dla tego kraju. Popatrzcie dookoła, jest jeszcze wiele miejsc na tablicę z waszymi nazwiskami. Wszystko jest w waszych rękach. To od was zależy, kiedy ktoś przypomni sobie o tym, że staliście na tych schodach, wspominając Karola Olszewskiego. Zapamiętajcie ten dzień jako święto szkoły i jednego z waszych starszych kolegów. Wyraźnie starszego, ale waszego. Wyraźnie starszego, ale członka waszej rodziny. Bo szkoła, jak kiedyś to zrozumiecie, już bardzo niedługo, to wspaniała rodzina. Fizyka, chemia to jest nauka o pewnych podstawowych prawach rządzących światem. I chyba mi się wydaje, że tę dzisiejszą uroczystość możemy również wykorzystać na refleksję o tym, że każdy z nas powinien się w swoim życiu jakimiś konkretnymi zasadami i prawami kierować, bo tak jak w chemii, w fizyce, tak również i w życiu moralnym, etycznym, duchowym, ktoś, kto nie kieruje się prawami, zasadami, ten jest człowiekiem, mówiąc łagodnie, wysoce nieroztropny. No ja mam taką nadzieję i to z tą nadzieją też przyszedłem na tę dzisiejszą uroczystość, że za kilkanaście lat nasi rodacy, uczestnicząc w grze o milion, nie będą mieć wątpliwości, kim był Einstein. Czy był fizykiem, matematykiem, biologiem, a może skoczkiem narciarskim. Tobie polecamy zmarłego świętej pamięci profesora Karola Olszewskiego. Obdarz go wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwałą. Spraw, aby ten, który służył prawdzie i mądrości w dalszym ciągu swoim życiem i twórczością, zachęcał innych do naśladowania jego postawy. Spraw, abyś mu, pamiętając w kamieniu ich imiona naszych nauczycieli, profesorów, mogli się również radować ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Od społeczności pierwszego liceum. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Szkoła, baczność, na prawo patrz, poczet sztandarowy, sztandar odprowadzić.